W ostatnią sobotę Suwalczanie chcieli pobić rekord Guinnessa w ilości osób tańczących Belgijkę. Takie było pierwotne założenie. Okazało się jednak, że 100 osób, czyli 50 par, to trochę za mało. Zamiast rekordu Guinnessa ustanowiono rekord Suwałk. Organizatorzy, choć musieli trochę poskromić ambicje, zdecydowanie jednak odnieśli sukces, ponieważ udało im się wciągnąć do zabawy zwykłych przechodniów. Suwalska młodzież bardzo chętnie tańczy Belgijkę na studniówkach. Jak widziałem zapał młodzieży tańczących ten taniec, pomyślałem sobie, czemu nie, jakby była fajna pogoda, pokażmy to na ulicy. No i stąd widać, że dużo młodzieży jednak bierze w tym udział. I dlatego. A ponadto, że tak powiem, prowadzimy taką szkołę salsy. Często wychodzimy na ulicę, pokazujemy salsy, też widzimy, że jest zainteresowanie. No to teraz myślimy, to teraz pokażemy Belgijkę i się okazuje, że jest rewelacyjny odbiór. Wiem, że osoby, które już nawet nie potrzebują słuchać, one mają to z natury już tak zaadoptowane, że potrafią od razu tańczyć. Zanim przystąpili do bicia rekordu, przeszli krótki kurs tańca belgijskiego, który ma prosty układ i szybko wchodzi w krew. Zwrot, raz, dwa, trzy, przód, raz, dwa, trzy, zwrot, raz, dwa, trzy, tył. Oprócz przypadkowych przechodniów do zabawy dali się namówić profesjonaliści, którzy z Belgijką mieli już styczność. Z warsztatu wodzirejów. Jestem wodzirejem. Prowadzimy takie tance na weselach, tance integracyjne, na weselach często bezalkoholowych, żeby zająć ciekawie gości, typu Belgijka czy inne tance. Jest to nasza codzienność. Integrujemy ludzi, którzy tutaj są, tak? Łączymy się, tak? No i tyle. A jak ci się podoba pomysł? Świetny, żeby było częściej takie akcje właśnie. Trudno jest? Nie, szybkość się da załapać. Trzeba mieć dobrą kondycję. Zdecydowanie. Dzisiaj bardzo ładna pogoda, słońce, trzeba się cieszyć, wiosna w pełni. Zapraszamy wszystkich na chłodno. Organizatorzy obiecali, że na chłodną wrócą w wakacje, kiedy będzie więcej turystów. Wówczas spróbują pobić ustanowiony w sobotę rekord. Treningi warto rozpocząć już od dzisiaj, ponieważ niewykluczone, że do przyjętej już formuły dojdzie kolejna, mianowicie maraton taneczny.